Hej, witajcie. Dawno nie było okazji, żeby ponagrywać samochodu, ale miałem taki piękny czas do Warszawy, kurczę. Miałem tak fajnie zajechać, ale wypadek na wjeździe, najprawdopodobniej jakiś, kurczę, szkoda. A oczywiście szkoda, że wypadek, bo to najgorsza rzecz. No ale, że tak nie za szybciutko mogę jechać, to postanowiłem się tu troszkę nagrać w tym momencie. No cóż, wiele razy o tym mówiłem, ale wraca to jak bumerang, co pokazuje, że jest to temat, który po prostu cholernie, przepraszam za wyrażenie, bardzo ciężki jest po prostu. I jak gdyby zastanawiam się, co trzeba zrobić, żeby sobie z tym poradzić, żeby to opanować, żeby to zaczęło funkcjonować w zupełnie innym stopniu, bo chodzi o to, że kiedy myślimy o jakiejkolwiek zmianie, kiedy widzimy okazję, możliwość, z niewiadomej przyczyny włącza się momentalnie myślenie o wszystkich zagrożeniach za tym idących, a nie o okazjach. I muszę się upominać tak naprawdę. Muszę sobie tak naprawdę pokazywać, ile rzeczy takie coś może stworzyć, jakie są możliwości dodatkowe, co więcej w tym wypadku się pojawia i tak dalej, i tak dalej. Więc niesamowite jest to, jak bardzo siedzi gdzieś ta obrona przed działaniem. I to pomimo tego, że zawsze gdzieś tak staram się i myślę o sobie jako o osobie, która no jakoś jest nastawiona pozytywnie do tego typu rzeczy. Nie wiem, no powiem szczerze, że nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale analizuję to od kilku dni, bo jest parę pomysłów, które sobie siedzą na kartkach, które siedzą w głowie i które no, chciałoby się doprowadzić do jakiegoś finału, podjąć jakąś wiążącą decyzję i męczą wątpliwości. Zastanawiam się, dlaczego tak jest, dlaczego muszę sam siebie przekonywać, bo chyba jestem ostatnią osobą, która powinna być gdzieś po drugiej stronie barykady, jeżeli chodzi o właśnie o te zmiany i o to, co chcę ze sobą zrobić. Kręcę się dookoła tego samego tematu, ale czasami powtórzenie pewnych rzeczy na głos, tak jak widzę przy tych nagraniach, przy tym, co się dzieje, kiedy wrzucam te materiały, powoduje, że otwiera się mnie gdzieś jakaś zapadka, która mówi mi, dlaczego właśnie tak jest, dlaczego w ten sposób myślę, dlaczego sobie z tym nie radzę. Macie takie sytuacje? Zauważacie to, że nie wiem, czy to jest kwestia tego, że przez lata tak działamy, że po prostu nie jesteśmy nauczeni od samego początku, żeby łapać okazję za nogi w tej optymistycznej jej stronie, a nie właśnie poprzez perspektywę zagrożeń, poprzez to, co może być trudne w niej, poprzez to, a przecież to, co trudne, wcale nie jest złym, tylko jest wyzwaniem, jest czymś, co może nas rozwinąć, co może spowodować, że to wszystko się poprawi. Dużo takich przemyśleń, ale chyba nie będę przeciągał, bo raz, że korek się skończył i boję się, że oznacza to, że szumi bardzo samochód i nie będzie to nagranie dobrej jakości. Dwa, no tak naprawdę chciałem to przede wszystkim z siebie wyrzucić. Chciałem to z siebie wyrzucić, powiedzieć głośno, że tak, że pomimo tych wszystkich rzeczy, które udaje mi się robić, nadal mam obawy co do pewnych zmian. Tyle, w czwartek, słoneczny, fajny, wiosna, słuchajcie, oby tak dalej. Do zobaczenia, hej!